Siemaneczko mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na Wojownicy Dusz 2.0. Tak jest, jesteśmy na mineserver.pl i słuchajcie, będziemy sobie tutaj grali z, no, z graczami tego serwera. Postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek, więc ja szybciutko wybiorę jakąś klasę, może efekty jeszcze sobie wybiorę, bo ich nie korzystałem z nigdy z nich. Czyli tutaj mamy efekty przy zabiciu pewnie, tutaj mamy, tak, przy zabiciu efekt zabicia. Dobra, czy jak zabiję kogoś, to chciałbym iskry. Okej. Okay. A jak na przykład kogoś... statystyki, dźwięki, wybierz dźwięk zabicia, wybierz efekt... O, jeszcze dźwięk mogę wziąć, to wybierzmy, niech to jest jakieś tam kowadełko. O, dobra. Słuchajcie, wybieramy szybciutko klasę i zaczynamy grę. Zobaczmy, ile osób gra. Zieloni już przegrali, zostali żółci, którzy mają mocne podupy. Ja pójdę do niebieskich, bo to tak pośrednio, jeszcze będę mieć jakieś szanse po prostu na wygrane. No zobaczymy, jak pójdzie. U żółtych jest tragedia, tam widzę już 14 punktów, a mamy już trzecią, prawie czwartą turę, o, czwarta tura, czyli od razu boss będzie, to słuchajcie, może uda nam się od razu na bossa polecieć już na początku, ja zaraz pogadam sobie z wami o serwerze, o jakichś tutaj zmianach, o jakichś rzeczach, czekajcie, tylko sobie uzbrojenie przywołam, szybciutko, pyk, szybkie sortowanie przedmiotów i już rozmawiam z wami, okej, okay. jest dobrze. Słuchajcie, pierwsza rzecz, zmienił się tekstur pak. O, jest czwarta tura, dobra, to szybko lecimy do bossa od razu. Lecimy do bossa, może zdążymy. Kurde, ja klasy chyba nie wziąłem. Banan, ty zdrajco. A, bo do czerwonych nie poszedłem? Dobra. Słuchajcie, nie wybrałem klasy. Trudno, zagramy bez klasy tą grę. Zmieniłem tekstur pak. I zmieniłem też inferno. I zmieniłem też zegar w sumie. Zegar można częściej używać, bo można co 25 sekund użyć zegara. Wcześniej można było co pół minuty, więc o 5 sekund znerfiony ten czas jest. Można częściej po prostu. Jeśli chodzi o Inferno, ma ono dodatkowy bajer. Ono podpala teraz graczy. Więc jak traficie no, gracza, to nie tylko mu zadacie obrażenia od Inferna, od Fireballa, ale dodatkowo go podpalicie bardzo krótko, bo tylko na pół sekundy, na sekundę w sumie. Ale to zawsze zabierze pół HP więcej, więc myślę, że na plus. To chyba tam jest. To chyba jest tam, dobra, skoczmy tam. Ops. Już szybciutko dobiegamy. Czy to jest tu? Kurde, to nie jest tu. Chyba Discord mi spami, wydaje mi się, czy to... Tak, to musi być u mnie. Już go zamykam szybciutko, żeby nie było nam spamu. Okej, nie ma. Gdzie to jest? Tam? Myślałem, że tu jest ten portal niebieski. Ty ze mną jesteś, dobra. Myślałem, że tu jest ten portal. Gdzie był ten portal? Albo tam jest, czekajcie, on chyba tam jest. Już podskoczymy, hops. Kiedy zostaną dodane działki na best RPG? Przecież zawsze były działki na RPG, o co to za pytanie dziwne. Musisz sobie ją po prostu zakupić, albo zrobić zwój na działkę, wtedy masz za darmo. Słuchajcie, pokażę wam ogień. Jaka jest różnica między ogniem, bo to jest zmienione w tekstur paku. Zobaczcie, palę się. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Jak słabiutko. O, widzę, że od razu mam goda. Ale zmieniłem ogień i myślę, że jest bardzo... Na plus. Przecież te paseczki jeszcze są na duże. To taki niezamierzony zabieg. Tego nie planowałem. Trochę dziwnie te paski wyglądają. Może jeszcze to poprawię. Ale no widzicie, wejdziecie w ogień i na pewno to wygląda o wiele lepiej niż wyglądało. Może jeszcze będzie warto to udoskonalić. Wanisza mam chyba, tak? Wanisz on. Nie miałem wanisza. Goda? God wyłączony. Okej. Okay. No dobra, już się palę. Inferno do ręki. Okej, okay, damage'u nie dostajemy. Do wody. Przy tym ogniu na pewno będzie się znacznie lepiej walczyło. Chociaż te klaseczki jeszcze są irytujące. Muszę je wyeliminować. Nie wiem, czemu takie wyszły. Na testach ich nie miałem. A wyrzuciłem tekstur paka od razu i... No dobra, tak czy inaczej jest na pewno na plus. Słuchajcie, pewnie już pod komentarzami będziecie chcieli pytać. Kiedy kasa na WD? Ja już to napisałem, przerobiłem ten plugin, ale to wymaga zmiany wszystkich map i to jest naprawdę kupa roboty. Część już przerobiłem, ale to muszę zrobić na dwóch serwerach. Pytaliście też o Skorpiona klasę. Też ją troszeczkę poprawiłem, więc to bugowanie się w blokach już raczej nie działa. Czyli krótko mówiąc, nie podejdziecie Skorpionem tak, że rzucicie tam kogoś i tutaj w bloku go zbuguje. Oczywiście przez płotek dalej przejdzie, ale już w bloku powinno nie zabijać. Okej, lecimy na żółtych, bo jesteśmy blisko, więc zaatakuję od razu. A kiedy będzie ten update? No nie wiem, ja myślę, że na dniach. Ja jeszcze cały czas też na GTA pracuję, bo też chciałbym szybciutko... Siema, ziomę. To mi cię mogło uderzyć. O kurde, bo ty zginąłeś dopiero, że ty miałeś cooldown na ochronę miałeś. Dobra, zginąłeś. Opsa. Ile macie? 9 punktów. Dobra, to dojadę was do końca.
5, 4, oto gościu, gościu. Dobra. 2, 1. Banan, co ty, wow. musiałem. Odpalimy sobie zegar. Wow, tak czułem właśnie, że zapomniałem się znowu, że się znowu zapomniałem i głupi banan skoczył na bańkę, prawie wszystkie HP stracił. Gdzie jest Bogo? Tutaj. Niech takie żarcie skroimy. I to wyleczymy. Będziemy biegli do niebieskich, bo tych niebieskich jest jakby najwięcej. O, Rafkor jest tam, a Rafkor ma topkę. Więc będę tak z jakimiś lepszymi walczył. No, zobaczymy, kto wyjdzie. Żarło. Pyk. Plecak. Schowam sobie może to. Ciężko mi teraz tego użyć. Ha! No, więc tak czy inaczej na pewno będę chciał, żeby to na dniach albo do końca tygodnia, czy na początku następnego ci się pojawił ten update i w końcu dało się coś z tym kamieniem robić, ale to jest za dużo roboty. Uwierzcie mi, nie mam po prostu na to czasu. Jestem sam, a mam kupę serwerów na głowie, dużo innych rzeczy też muszę pilnować, nie tylko WD. Inne rzeczy też zacząłem update'ować, jeszcze te eventy na RPG-u, jeszcze GTA kończę i chciałbym, żeby to GTA też wystartowało. Quara mi też wczoraj masę bugów podesłała, zresztą wy też. Chodź tu, ziomek. Ziomek, ty już jesteś mój. Albo z Fireball. O, właśnie, z Inferno. Przetestujmy Inferno, pokażę wam podpalanie od razu. Gdzie ziomek poleciał? No chodź, ziomeczku. Widzicie? I podpalił się. Może nie było tego widać. Podpalony, widzieliście? Był. Teraz na 100% było widać. I pogonimy sobie jeszcze go trochę. A my polecimy za nim całkowicie. No widzicie, na pół sekundy go to pali, więc no to na pewno... Ziomek! Łap tą strzałę. No. Dobra. I lecimy dalej. Szybkie żarełko. No i co? Lecimy po niebieskich. No jest nas po równi, myślę. Jest nas tyle samo, albo jednego więcej z niebieskich, albo po równi. Dobra, próbujemy walczyć z niebieskimi. Zobaczymy, czy damy radę. Od razu lecę do nich na bazę. Teraz mogę wam śmiało o tym powiedzieć na streamie. Czasem jak mówię, to jest niebezpieczne. O, leją już niebieskich nasi. Przepraszam, nie niebieskich, czerwonych. Kurde, jak głupi banan. A to Rafkor jest u nas, to ja pomieszałem teamy w ogóle. Przepraszam was. Siata jest w tamtym teamie. Ciekawe, czy Siata tutaj ogarnia. No WD, bo Siatę kojarzę bynajmniej z tych ników. Olencja, Sup. Zobaczymy, Cox, MR. Dobra, to do czerwonych to w tą stronę. O, pan hacker, dzięki za suba. Jak miło dostać suba poza streamem. I skok mocy. Kurde, nie wyskoczyliśmy. Z Inferni wylecimy. Mogłem klasę jakąś wybrać, kurde, bez klasy to tak średnio. Okej, do przodu. No i co? O kurde, mamy 19 punktów, też nas trochę skroili. Uuu, myślałem, że coś tu wyskoczyło, a to partikle były. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. O, jakiś ziomek tam biegnie. Kto to jest? Niebieski, no mój, dobra. Dobra, wchodzimy im na kwadrat. Et! Fuck. Co potrzebuję? Nic nie potrzebuję. Ale ich tam jest, wow. Wow. Ile ich tam jest, panie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ale jeden walczy z moich tutaj. Dobra, wchodzę im na kwadrat, od razu wbijam. Na pewniaka. Ładny skok. Olencja, dzień dobry, Olencja. Kurde, nie mam kurde plecak. No, lecimy. O, i akurat w piątej turze, dobrze, podwójne obrażenia. Ale moment wybrałem, super. Ty tak łatwo? Nie ma tutaj żadnych koksów? Mogę sobie farmić i jeszcze Rafkor przybył. Kurde, jaka łatwa gra! Tego nie było, najłatwiejsza gra ever. Nigdy nie było tak prosto. Boom.
Oj, to jeden ziomeczek przybył. Kurde, tutaj nie ma co, możemy pofarmić trochę nawet. Dobra, pofarmy trochę. Pofarmy trochę, jak mamy taką prostą wygraną, to pofarmmy tutaj. O kurde. Dobra, zwycięstwo, zwycięstwo, ruch odpalony jeszcze na koniec. Robimy sieczkę totalną. Zarabiamy dolary. Idę na dół. O kurde, oni mają protekcję. No tak, i widzicie, ta protekcja im trochę daje, bo są nieśmiertelni przez chwilę. Są przez chwilę nieśmiertelni. Ale to musi tak być, bo wiem, że część was się burzy na przykład. Czemu, kurde, oni mają nieśmiertelność przez chwilę? Muszą mieć tą nieśmiertelność, bo przecież oni nie mieliby szans z koksami. Jeśli ktoś na koksie przyjdzie, ja wiem, że to najbardziej nie odpowiada pewnie tym, co mają boskie, ale to musi być trochę uczciwości w tym wszystkim, tak? Żeby oni też mieli szansę się obronić, żeby to nie było tak, że przyjdzie dwóch koksów, tak jak teraz z boskimi, i będą dostawać ciągle po dupie. Niech oni mają tą 10-sekundową nieśmiertelność, wiem, że to jest utrudnienie dla was, ale do przeżycia utrudnienie i też gry są przez to trochę dłuższe. $200 powinniśmy dostać prawdopodobnie, bo wygraliśmy grę, więc... Tak, tak, widzicie, ja dostałem 400. O tym wam też nie wspomniałem, ale jest taki update, że teraz gracze dostają 200, a VIP-owie dostają $400 za każdą wygraną grę. I to jest tylko na ten czas, kiedy jeszcze nie ma dolarów za rozwalanie Nexusa. Więc zamiast rozwalania Nexusa dostajecie za wygraną. Jeśli ktoś wygra, dostaje $400 jako VIP i 200 jako gracz, więc bardzo dużo. No i co? I to by było na tyle. Ja wam dziękuję ślicznie, bardzo krótki, prosty odcinek, ale dajcie znać, jeśli chcecie więcej z WD, dajcie znać o sobie, jakiegoś, nie wiem, łapkę możecie zostawić, będzie mi miło. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się w kolejnych odcinkach, cześć!